Dzień dobry, Mateusz Bęcz, witam Państwa, zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Nielegalna broń i amunicja. Policjanci weszli, zatrzymując wszystkie osoby, które znajdowały się na posesji. Citroen w ciężarówkę. Na łuku z drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z prawidłowo jadącym pojazdem ciężarowym. Siły specjalne pod Legnicą, kontrterroryści oraz lubińscy policjanci przechwycili nielegalną broń i amunicję. Zatrzymano kilka osób, w tym nielegalnie przebywających w Polsce. Lubińscy kryminalni ustalili, że w pobliżu Legnicy przebywa mężczyzna, który posiada nielegalną broń palną. Ze względu na charakter przestępstwa, lubińskich funkcjonariuszy wsparł samodzielny pododdział kontrterrorystyczny z Wrocławia i Opola. W jednej z miejscowości pod Legnicą policjanci weszli, zatrzymując wszystkie osoby, które znajdowały się na posesji. Było to kilkanaście osób różnej narodowości oraz osoby w naszym zainteresowaniu. Podczas przeszukania posesji policjanci zabezpieczyli amunicję, łuski, rewolwer oraz część zapalnika materiału wybuchowego. Jeden z mężczyzn zatrzymanych, 41-letni, usłyszał zarzut posiadania nielegalnego broni, za co grozi mu kara do 8 lat więzienia. Podczas akcji policjanci sprawdzili również, czy osoby przebywające na posesji znajdują się w Polsce legalnie. Zatrzymano mężczyznę w wieku 51 lat oraz 35-letnią kobietę w związku z upływem dopuszczalnego okresu pobytu. Osoby te przekazano do dyspozycji Straży Granicznej. 200 litrów paliwa wyciekło z ciężarówki po tym, jak na łuku drogi krajowej nr 94 uderzył w nią osobowy Citroen. Na szczęście strażacy szybko zażegnali niebezpieczeństwo. Siedząca za kierownicą osobówki kobieta trafiła do szpitala. Tuż po godzinie 8 rano na drodze krajowej nr 94 między Legnicą a Chojnowem zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka wioząca produkty spożywcze. Jedna osoba była poszkodowana na miejscu, już mieliśmy pogotowie ratunkowe, które zajmowało się już osobą poszkodowaną. Jeśli chodzi o zastępy Państwowej Straży Pożarnej, tutaj działania skupiły się na zabezpieczeniu działań, na zabezpieczeniu drogi oraz na ograniczeniu wycieku uszkodzonego zbiornika substancji ropopochodnej. Wskutek zderzenia ze zbiornika ciężarówki wyciekło około 200 litrów paliwa, ale dzięki sprawnej reakcji pożarników realnego zagrożenia nie było. Jak się okazało, winę za zdarzenie ponosi kobieta siedząca za kierownicą osobowego Citroena. Na łuku z drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z prawidłowo jadącym pojazdem ciężarowym marki MAN. Na czas usunięcia uszkodzonych samochodów z drogi jej odcinek był całkowicie zablokowany. Ruch trwał wyznaczonymi przez policję objazdami. Ponad 70 mandatów w jeden dzień wystawili głogowscy policjanci kierowcom. Wszystko w ramach akcji kontroli prędkości. Mundurowi już na początku wakacji informowali, że patrole będą czuwały nad bezpieczeństwem podróżujących. Stąd m.in. wzmożone akcje kontroli prędkości. W poniedziałek policjanci Komendy Powiatowej Policji w Głogowie prowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą Prędkość. Celem działań było egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Podczas tych działań policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Głogowskiej Komendy skontrolowali 8 pojazdów, ujawniając przy tym 81 przypadków przekroczeń prędkości. W wyniku tych kontroli mundurowi nałożyli 76 mandatów karnych i 5 pouczeń. Dwóm osobom zatrzymano uprawnienia do kierowania. Policjanci przypominają, że prędkość jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Uwidocznić ma to wakacyjna mapa wypadków. Publikowana przez policję mapa wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym wakacje 2024 od lat spotyka się z pozytywnym odbiorem społecznym oraz dużym zainteresowaniem mediów. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakiej dochodzi każdego dnia na polskich drogach. Każde, nawet z pozoru błahe, zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenie, a co najważniejsze prędkość, mogą być przyczyną tragedii na drodze. W ubiegłym roku w trakcie wakacji na polskich drogach zginęło 401 osób. Oglądają Państwo wydarzenia, jeszcze dziś w programie powiemy. Trwają remonty w szkołach i przedszkolach. Czas wakacji sprzyja przeprowadzeniu jakichś większych remontów. Wyjeżdżają na wakacje na L4. Kontrolujemy każdą osobę, która jest na zwolnieniu lekarskim dwukrotnie.
Remont łazienki w przedszkolu miejskim nr 7 czy renowacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 5 w Lubinie to część inwestycji, które realizowane są podczas wakacji w lubińskich placówkach oświaty. W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 1,5 miliona złotych. Wakacje to idealny czas na remonty w lubińskich szkołach i przedszkolach. Prace rozpoczęły się m.in. w przedszkolu miejskim nr 7 przy ulicy Osiedlowej. W naszym przedszkolu obecnie remontowana jest łazienka w grupie 5. No, wymagała już takiego głębokiego remontu. Oprócz przedszkoli nowe pracownie będą mieli także uczniowie lubińskich podstawówek. Remont hali sportowej trwa m.in. w SP nr 5. Mamy remonty stołówek i kuchni w szkole podstawowej nr 5, w szkole podstawowej nr 8, w szkole podstawowej nr 8 również remontujemy hol. W przedszkolach remontujemy łazienki, w przedszkolu miejskim nr 2, 6, 10. W sumie na remonty placówek oświatowych Urząd Miasta przeznaczy 1,5 miliona złotych. Czas wakacji sprzyja przeprowadzeniu jakichś większych remontów, które nie da się zrobić w trakcie roku szkolnego. No u nas w poszczególnych szkołach, oczywiście w każdej szkole są przeprowadzane remonty, większe lub mniejsze. Wszystkie prace mają zakończyć się do pierwszego dzwonka. Cały czas naszym klientom się wydaje, że jak są na zwolnieniu lekarskim, to mogą polecieć na wakacje do Turcji, mówi Iwona Kowalska-Matis. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że prawie 10% zwolnień lekarskich jest niezasadna. O tym, co można robić na L4 w naszej relacji. Zwolnienie lekarskie to czas, w którym mamy wracać do zdrowia. Tymczasem z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że coraz więcej osób decyduje się na wyjazd na urlop, mimo że są na L4. W 2023 roku ZUS skontrolował ponad 460 tysięcy zwolnień, zakwestionował prawie 30 tysięcy. Cały czas się naszym klientom wydaje, że jak są na zwolnieniu lekarskim, to mogą sobie spokojnie na przykład wsiąść w samolot i polecieć na wakacje do Turcji. Proszę Państwa, otóż nie, ponieważ my kontrolujemy każdą osobę, która jest na zwolnieniu lekarskim dwukrotnie. Czyli po pierwsze, jeżeli to jest zwolnienie w mniemaniu naszym trochę zbyt długie, to wtedy możemy lekarz-orzecznik zaprosić taką osobę na badanie lekarskie. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą nam zrobić także kontrolę niezapowiedzianą. Nasi kontrolerzy przychodzą do domu, mają oczywiście stosowną legitymację i sprawdzają, co ta osoba robi w czasie zwolnienia lekarskiego. No, oczywiście można kogoś nie zastać w domu, bo jest na przykład u lekarza na rehabilitacji, czy w szpitalu, czy na przykład w aptece, no ale jeżeli ktoś się udał na wakacje i jeszcze relacjonuje to bardzo szeroko w mediach społecznościowych, no to trudno, żeby to zwolnienie zostało przez nas uznane. L4 biorą najczęściej ludzie pracujący na etacie. Tylko 2% prowadzących własną firmę decyduje się na zwolnienie. W jego trakcie nie można także dorabiać sobie w innej firmie czy prowadzić remontu. Wtedy chory będzie musiał natychmiast wrócić do pracy, a dodatkowo oddać do ZUS otrzymane z tego tytułu pieniądze i odsetki. Grupowe zwolnienia na tapecie. W przestrzeni publicznej coraz więcej mówi się o ryzyku grupowych zwolnień. Takie pogłoski dotarły też do Głogowa, gdzie mówi się o problemach w branży transportowej. Czy to oznacza zwolnienia grupowe? O tym w naszym materiale. O możliwości zwolnień grupowych w Polsce mówi się już od kilku miesięcy. Ostatnio scenariusz zaczął się realizować w wielu miejscach. Pogłoski są też także w powiecie głogowskim. Te niepokojące sygnały, szczególnie z branży transportowej, oficjalnych jeszcze informacji w urzędzie nie mamy, ale słyszę właśnie, czy to w mediach ogólnopolskich, czy tutaj od państwa, że firmy transportowe no, przeżywają, no, mają problemy, prawda? Nie mamy na razie żadnych zgłoszeń grupowych, a w ogóle taka ciekawostka, to taka dobra ciekawostka, że od dawna nie ma zgłoszeń grupowych, czyli można powiedzieć, że sytuacja w firmach, sytuacja gospodarcza jest dobra. Od początku roku wskaźnik bezrobocia w powiecie głogowskim oscyluje w okolicach 6,5%. Jak ja analizuję strukturę bezrobocia, to generalnie więcej osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy to kobiety. Również osoby o niskich kwalifikacjach, no i procentowo takich osób jest w Urzędzie Pracy w Głogowie więcej.
ale również są osoby z wykształceniem wyższym, średnim, no może te grupy są mniejsze i jakby krócej przebywają w Urzędzie Pracy. My zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj jest wiele osób jakby troszeczkę mniej mobilnych, o mniejszych kwalifikacjach i im musimy poświęcić jakby więcej czasu i również przeznaczyć więcej środków, żeby pomóc im czy znaleźć pracę, czy ich zaktywizować. A formy wsparcia osób bezrobotnych w pośredniaku to m.in. staże, środki na własną działalność gospodarczą czy bony na zasiedlenie. Wegetariada po raz kolejny w Jaworze to festiwal zdrowego jedzenia wraz z koncertami i warsztatami. Początek w najbliższy piątek, 6 lipca w Parku Miejskim w Jaworze. Wegetariada to przede wszystkim stoiska z jedzeniem i food trucki. To m.in. festiwal smaków z całego świata. Pojawią się kucharze, którzy zaprezentują kuchnię chociażby z Indii, chociażby z Mauritiusa, ale oczywiście nie zabraknie też smaków tutaj naszych tradycyjnych polskich. Wszystkie smaki to jest kuchnia roślinna, czyli wegańska. Ideą wegetariady jest promowanie zdrowego stylu życia, diety wegańskiej i postawy ekologicznej. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ta impreza była rodzinna. Chodzi o to, żeby przyjeżdżały rodziny z dziećmi, żeby dzieci nie zostawiać gdzieś u babci, u dziadka. Mało tego, zabrać babcię i dziadka, żeby przyjść wszyscy razem po to, żeby połączyć się w jednej idei, w idei miłości, w idei pojednania, ale też w idei wiedzy i kultury, która tak naprawdę będzie nas otaczała. To jest też zdrowy duch, czyli dużo warsztatów kulturalnych, między innymi warsztaty gry na bębnach, między innymi warsztaty lepienia z gliny. Tych warsztatów jest pełno, no, ale oczywiście to też dobra muzyka, zaprezentują się muzycy z różnych stron świata, bo między innymi z Gambii, z Afryki muzycy, ale też od nas z regionu, z Wrocławia. Przy okazji odbędą się także kulturalne spotkania i wernisaże wystaw. Pierwszy wernisaż będzie artysty, już nie żyjącego niestety, ale to będzie wystawa retrospektywna karykaturzysty ze Zgorzelca, a druga wystawa w sobotę o godzinie 15 połączona z rozdaniem katalogów artystycznych. Będzie to wystawa jaworskich, 5 jaworskich artystów, którzy no, rozsławiają troszeczkę na świat, bo jeden z nich już jest bardzo uznaną na świecie postacią, personą. Mowa tutaj oczywiście o Łukaszu Gerlaku. Na piątek zaplanowano także mecz piłkarski pomiędzy słuchaczami a prezenterami Radia Zamek Nadaje. W sobotę od rana będzie można spróbować wielu potraw w Parku Miejskim w Jaworze. Organizatorami wegetariady są samoorganizacja artystyczna Zamek Nadaje i Towarzystwo Aktywności Kulturalnej Tak Jawor. To wszystko w tych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.